Monika Andrzejczak, dobry wieczór. W ciągu najbliższej doby nad Polską z zachodu na wschód przejdą chmury z deszczem i burzami. Mimo to kolejne dni dalej zapowiadają się gorąco i upalnie. Już w nocy nad zachodnią Polskę wejdzie chłodny front, który jutro będzie się przemieszczał dalej na wschód. Zanim napłynie chłodniejsze powietrze, ale poczujemy je tylko przez chwilę, głównie nad morzem, czy bliżej zachodniej granicy, bo i tak dalej będzie napływało cieplejsze z południa. Może dopiero w weekend zrobi się trochę chłodniej. A tymczasem przed nami bardzo ciepła noc. Nad ranem spodziewamy się od 17 do 22 stopni. Na zachodzie zacznie się chmurzyć i stopniowo do rana chmury z deszczem i burzami obejmą środkowe Pomorze, Wielkopolskę i Dolny Śląsk. Na początku nocy burze możliwe są też w Karpatach. To mogą być burze z porywami wiatru do 80 km na godzinę i z gradem. Wiatr na wschodzie i w centrum będzie południowo-wschodni. Na zachodzie ma się zmieniać na zachodni i północno-zachodni. Jutro burze będą się zdarzały na zachodzie już od rana i stopniowo mają się przesuwać do centrum. Te, które pojawią się bliżej godzin południowych, będą intensywniejsze, z ulewami, gradem i silniejszym wiatrem. Temperatura dość szybko ma rosnąć, ale po przejściu frontu zrobi się chłodniej. Na zachodzie 20-25 stopni, na wschodzie nawet 27. Po południu w zachodnich regionach opady powinny zanikać, a burze obejmą centralną Polskę. Pod koniec dnia dotrą nad Podlasie, wschodnie Mazowsze i zachodnie Podkarpacie. Niektóre znowu przejdą z ulewami, gradem i porywami wiatru do 80 km na godzinę. Za frontem wiatr skręci na północno-zachodni, a przed frontem będzie jeszcze południowo-wschodni, przeważnie umiarkowany. Na termometrach od 24 do 32, a może i 33 stopni. Ciśnienie będzie się lekko wahać, w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. W środę deszcz i burze będą występowały na zachodzie, północy i północnym wschodzie. Od centrum po wschód kraju dużo słońca i nadal upalnie, tylko nad morzem chłodniej. W czwartek przelotne opady i burze miejscami w zachodniej części, poza tym pogodnie i do 37 stopni na Dolnym Śląsku i miejscami w Wielkopolsce. Piątek nadal z upałem i w wielu miejscach na zachodzie, po centrum i Podkarpacie burze z opadami. Burze mogą być bardzo niebezpieczne. Sobota z niegroźną pogodą na zachodzie, poza tym w wielu miejscach deszcz, a we wschodniej połowie Polski burze z gradem. Niedziela trochę chłodniejsza, ale ze sporą ilością słońca, a opady tylko w Karpatach. Początek następnego tygodnia chłodniejszy na północy, natomiast od centrum po południe kraju gorąco, a nawet upalnie. Do zobaczenia.